Można uznać, że głębia współczucia oraz zakres pomocy ze strony rosyjskiej przekroczył standardowe zachowania. Polskie MSZ cieszy się, że po tragedii uaktywnił się prezydent Miedwiediew. Wystąpił z orędziem, złożył kondolencje w ambasadzie, zapowiedział się na pogrzebie pary prezydenckiej, a może nawet przyjedzie do Warszawy z oficjalną wizytą. Tyle Tygodnik w sieci, a co na to wszystko politycy? Anna Maria Siarkowska, Republikanie, dobry wieczór. Dobry Zbigniew wieczór. Gryglas, Nowoczesna, dobry witam wieczór. Państwa. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, dobry wieczór. Dobry Tomasz wieczór. Latos, Prawo i Sprawiedliwość, dobry wieczór. Wieczór. Panie Rzeczniku, jak Platforma Obywatelska ustosunkuje się do tych zarzutów? Tym bardziej, że gdybyśmy połączyli te dwa tematy, czy też dwa wątki, ja wiem, one są niepołączalne na pierwszy rzut oka, ale o sympatie prorosyjskie posądzana jest Marine Le Pen, która jest czymś złym dla Europy i dla Francji, w kontekście tego, co publikuje Tygodnik w sieci. Ja nie chcę komentować tego, co publikuje Tygodnik w sieci, bo mam niewielki poziom zaufania do tego źródła, jeśli chodzi o źródło wiarygodnych informacji. Natomiast oskarżenia o prorosyjskość na podstawie informacji o tym, że Rosjanie chcą, nie wiem, oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, to ma świadczyć o prorosyjskości, tego kompletnie nie rozumiem. Znaczy ja pamiętam ten nastrój po 10 kwietnia, pamiętam majowe orędzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego do przyjaciół Rosjan wystosowane, cytuję, do przyjaciół Rosjan, tak się zwracał pan prezes Kaczyński, do obywateli Rosji. Będąc też wdzięcznym władzom Rosji za to, że w tamtym momencie, w momencie tej katastrofy wyrażały współczucie. Oczywiście wiemy, co się wydarzyło później. Pozycja międzynarodowa Rosji, agresywne bardziej zachowanie w polityce międzynarodowej, ale również blokada, jeśli chodzi o możliwość odzyskania wraku przez Polskę, sprawiły, że te stosunki z miesiąca na miesiąc były coraz bardziej napięte. Ale te pierwsze dni niewątpliwie po katastrofie, tutaj nikt wówczas nie podnosił tej kwestii, że Rosjanie zachowują się w jakiś niegodny sposób. I w tak zwanym międzyczasie polskie SKW podpisuje umowę z FSB, ale to jest temat zupełnie na inną dyskusję. Ja chętnie skomentuję, bo ale jeśli to zostawiamy to bez spokojnie, komentarza. Spokojnie, za chwileczkę wrócimy. No te pierwsze dni, myślę, że to zwrócenie się pana prezesa było do Rosjan, nie tyle do władz rosyjskich, no nie do które, Niemców, na pewno. Które przecież tą wizytę przygotowały w taki sposób, jak to dzisiaj już wiemy. Natomiast kilka dni wcześniej. Natomiast wróćmy do tych artykułów Tygodnika w sieci. No niewątpliwie ta sprawa wymaga bardzo gruntownego wyjaśnienia. Jestem osobiście przekonany, że skoro Tygodnik odważył się napisać tak mocny tekst, to z pewnością ma ku temu powody i ma ku temu dokumenty. W związku z tym niczego innego nie oczekuję, jak wyjaśnienia tej sprawy, może i na drodze sądowej, kiedy Tygodnik będzie przedstawiał to, co posiada, oprócz oczywiście tych dokumentów, które już w dniu dzisiejszym ujrzały światło dzienne. Sprawa jest dla mnie zaskakująca też z tego powodu, że jeżeli są dokumenty, a jak wygląda na to, że są, jeżeli minister Sikorski wiedział o tym, że są te dokumenty, to dlaczego tego nie powiedział w czasie zeznawania w sądzie? I to jest moim zdaniem interesujące, nawet jeszcze bardziej od tego, co dowiedzieliśmy się z tego artykułu. Proszę o powstrzymanie się z oceną, pani poseł. Mi tutaj najbardziej chciałabym podkreślić tę kwestię, którą podniósł już pan redaktor, dotyczącą w ogóle współpracy pomiędzy FSB a SKW. Ale prosiłem, żebyśmy ten wątek zostawili na inną część rozmowy, tak, że pan poseł Grabiec nie czuł się skonsternowany. Po katastrofie smoleńskiej. Natomiast uważam, że ten wątek jest naprawdę wart podniesienia i rozwinięcia. Ale mamy tutaj do czynienia z prorosyjskością, czy nie mamy do czynienia z takim w ogóle zagadnieniem i takim tematem? Przede wszystkim apeluję jednak o ostudzenie emocji i nie mówienia tutaj o antyrosyjskości czy prorosyjskości, ale o kategoriach związanych z polskim interesem narodowym, polską racją stanu, a relacje z Rosją należy przede wszystkim oceniać chłodno. A czy w tym tekście opublikowanym przez Tygodnik w sieci jest zawarta polska racja stanu? Nie chciałabym się tutaj ustosunkowywać do tego, co publikuje Tygodnik w sieci bez jakby szerszej znajomości tego tematu. Na razie to są jakby informacje publikowane tylko przez ten Tygodnik i na pewno ta kwestia wymaga szerszego rozpoznania.
Ja myślę, że w tych pierwszych dniach po katastrofie przede wszystkim nie wykonaliśmy takiej pracy, którą należało wykonać wtedy, wykorzystać ten moment do tego, by postawić polskie warunki. Rosjanom trudno by było odmówić, gdybyśmy zażądali rzeczywiście w tych pierwszych chwilach już... Pan poseł Grabiec kiwa głową, że nie, już, ale z drugiej strony już... byliśmy przez lata, miesiące karmieni informacjami, że zostało zrobione wszystko, co można było zrobić. No nie, ja jestem przekonany, że można było zrobić znacznie więcej, ale nie winię nawet ale bezpośrednio co, za to, pośle? Jakiś przykład za to premiera Tuska, ale osoby, które powinny by były mu podpowiedzieć, no by to śledztwo stało się bardziej międzynarodowe, byśmy mieli możliwość przeprowadzenia szeregu czynności w tym śledztwie samodzielnie bądź z udziałem międzynarodowych ekspertów, tak żeby no, ten udział strony rosyjskiej nie był tak wysoki. To pierwsza kwestia. Natomiast druga sprawa, ja patrzę, jeżeli te informacje okażą się sprawdzone i potwierdzone, ja patrzę na to w ten sposób, że tu jest pewna doza takiej, określiłbym to dosyć mocno, naiwności. No jednak w relacjach międzypaństwowych my musimy bazować na takich racjonalnych przesłankach. Panie pośle, ale to okazuje się, że to jest już bardzo duża doza, żeby nie powiedzieć czara naiwności. Ja pragnę przypomnieć, że kilka miesięcy temu minister Waszczykowski opublikował notatkę z 2008 roku o zainteresowaniu państwa polskiego już nie Ukrainą, która została niejako zrzucona na przegraną, ale o zwróceniu się w stronę Rosji. My powinniśmy dążyć do wypracowania z naszymi rosyjskimi partnerami takich pragmatycznych relacji, które są możliwe do wypracowania na ten moment. No troszkę wzorem fińskim byśmy nauczyli się współpracować w sferze gospodarczej, bo to jest wielki rynek i to jest interes naszych przedsiębiorców i o to jesteśmy zobowiązani dbać. To jest interes także naszych rolników, którzy sprzedawali na ten rynek bardzo dużo przed embargiem, więc tu jest interes Polski o tym, musimy mówić, no tradycyjnie już ta wymiana kulturalna była całkiem duża. Relacje między obywatelami naszych państw są często dobre. No, niestety te relacje międzypaństwowe już tak dobrze pan nie pan poseł wyglądają. Grabiec ładnie politycznie ocenił sytuację, mówiąc, że nie dowierza, czy też nie w pełni wierzy temu, co publikuje tygodnik w sieci. Ja bym państwa chciał zapytać wprost, bo w tej chwili widzowie i nie tylko widzowie, ale czytelnicy stają przed takim przed dwoma faktami, a właściwie przed wyborem. Co wybrać? Kto ma rację, kto mówi prawdę? A jeszcze inaczej, kto mija się z prawdą albo, mówiąc wprost, kto kłamie? No, w tej historii dotyczącej jakby procesu politycznego po katastrofie smoleńskiej taki dualizm widać od samego początku. Niemal po pierwszych dniach, może tygodniach takiego poczucia żałoby narodowej przyszedł czas na politykę. Pojawiły się pierwsze tezy o zamachu, o odpowiedzialności rzekomo rządu Donalda Tuska. Ja trochę się dziwię panu posłowi Gryglasowi, że mówi trochę tezami z innego, często cytowanego tu źródła w tym studiu ostatnio, czyli Gazety Polskiej. To jest moja opinia. Polacy, ja rozumiem to, to ale jest opinia pana posła Gryglasa. Mógłbym zażartować w tej chwili, że być może pan poseł Gryglas również zapoznał się z dzisiejszymi publikacjami, że Ryszard Petru, przywódca Nowoczesnej, widzi, że zbyt często uderzał w Prawo i Sprawiedliwość, a jednak to nie było to, w co miał bić. No, ja mam nadzieję, że nie zaczną się pojawiać tezy dotyczące poparcia dla tez zgłoszonych przez podkomisję smoleńską wśród posłów Nowoczesnej. A z drugiej strony, panie pośle, ceniłem zdrowy rozsądek i racjonalizm parlamentarzystów Nowoczesnej. Natomiast fakty są takie, że śledztwo dotyczące Smoleńska prowadzone było od pierwszych dni przez polską prokuraturę. Wszyscy biegli, fachowcy, również polskie służby miały dostęp do wraku i to był efekt tych pierwszych dni. Problemy zaczęły się pojawiać później, kiedy część polskich polityków związanych z PiS-em stawiała tezy o zamachu ze strony Panie Rosjan. Panie pośle, nie, na miły Bóg, jeżeli pan rzeczywiście próbuje w tej chwili przeforsować tezę, że to, że nie mamy wraku, to, że nie mamy czarnych skrzynek i to, że śledztwo rosyjskie w dalszym ciągu Antoni się toczy, to jest wina PiS-u, to myślę, że to jest teza zbyt daleko idąca. To jest wina Antoniego Macierewicza i ludzi, którzy wówczas go wsparli. Proszę państwa, co państwo sądzą na temat tej tezy? Gdyby ktoś teraz przyjechał do Polski, to by pomyślał, że od wielu lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość Antoni Macierewicz. Otóż, szanowny panie pośle, wie pan doskonale, że w pierwszych godzinach po tej katastrofie państwo, jako rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u,
podjęliście decyzję, zresztą łamiąc prawo, łamiąc ustalenia, o oddaniu tego śledztwa Rosjanom. No to nieprawda, panie pośle. No to jest absurd, który powtarzacie od wielu lat. To nieprawda, panie pośle. Panie pośle, ale jest nagięcie prawa. Panowie, ja spróbuję wejść z panami w interakcję i też chociażby widzowie, albo jedno oświadczenie, które potwierdzało, ale jest takie oświadczenie. Tak mówi tylko Macierewicz, ale jest PiSu. Ale nie mówi tak tylko Macierewicz, tak mówił chociażby sam... potwierdzenia fakty temu przeczą. Tak mówił sam Jerzy Miller. Są nagrania. Ale fakty to nie są nagrania spreparowane. Jakie śledztwo nadzorował prokurator Pasionek, który dzisiaj jest orłem w prokuraturze Zbigniewa Ziobro? Jakie śledztwo nadzorował? Rosyjskie czy polskie? Pan poseł Rado prowadził śledztwo. Panie pośle, no próbuję. W 2010 roku. Panie pośle, proszę przypomnieć. Fakty ustalmy i wtedy dyskutujmy o ocenie tych faktów. Bardzo proszę, ale panie pośle, pan się dziwi, że się denerwuje, że nadal powtarza pan kłamstwo wiele razy weryfikowane. Państwo ratujecie sytuację, ratowaliście poprzez to śledztwo, które było prowadzone bez dostępu do wraków, bez dostępu do dokumentów. Nieprawda. Tylko trzeba było o to wszystko prosić Rosjan. A dlaczego komisja Macierewicza dzisiaj... Panowie, ale jeżeli będziecie sobie nawzajem wchodzili w zdanie i w słowo, to naprawdę nic z tego nie będzie. Będę mógł to sprostować? Tak, będzie mógł pan to sprostować. Panie pośle, naprawdę, wszyscy absolutnie... Nawet ci, którzy nie zgadzają się z tezami przedstawionymi przez Komisję Antoniego Macierewicza, z jednym się zgadzają. Państwo podjęliście decyzję o oddaniu śledztwa Rosjanom. To nieprawda. Zaraz w pierwszych godzinach po katastrofie. To jest bezsporne. Ale to jest nieprawda. Ale to jest absurd, panie pośle. No znowu pan powtarza kłamstwo. Panie pośle, dżentelmeni o faktach nie powinni dyskutować i się spierać. I o to proszę. Nigdy nie było takiej decyzji żadnego z przedstawiciela polskiego rządu ani polskiej prokuratury. Mamy być może inne zdanie od tego, co się działo w szczegółach. Natomiast co do jednego się zgadzamy. Państwo schowaliście głowę w piasek i z powodów, które wy znacie, których my się możemy domyślać, oddaliście to śledztwo Rosjanom. I pani poseł Anna Maria Szarkowska. To, co się dzieje od początku katastrofy smoleńskiej, można określić jednym zdaniem. Państwo polskie do tej pory nie zdało w tym zakresie egzaminu. Od początku rzeczywiście śledztwo nie było prowadzone przez stronę polską, tylko zostawiono to stronie rosyjskiej. Wrak również pozostał na terenie Rosji. A miał być w Polsce. Podobnie jak cała kwestia związana z przeszukiwaniem miejsca wypadku. Jak pani premier Ewa Kopacz, ja tutaj przypomnę, mówiła o tym, że cały teren był przekopany na jeden metr w głąb. Tymczasem jeszcze wiele dni po katastrofie znajdowano na tym terenie i szczątki, czasem ludzkie, a czasem szczątki właśnie też samolotu. Dalej to, co się działo w zakresie całej ekshumacji, znaczy teraz, co poznajemy, jaką prawdę o Smoleńsku przy ekshumacjach, to, że nie było żadnego poszanowania względem ciał ofiar wypadku. To, w jaki sposób w ogóle było prowadzone śledztwo i jakie były ustalenia, jak dzisiaj, to co dzisiaj jest jakby wskazywane, że ówczesne ustalenia komisji Millera nie były w pełni prawdą. Dopiero dzisiaj odkrywane są faktyczne przyczyny wypadku. Opinia publiczna w dalszym ciągu nie ma takiej pewności, że wszystko w tym względzie zostało należycie zweryfikowane, sprawdzone i cały czas czeka na ostateczne ustalenia. I pan poseł Gryglas? No niestety dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Podkomisja smoleńska pracuje ponad rok i kosztuje obywateli bardzo dużo. Panie pośle, co znaczy bardzo dużo? Co znaczy bardzo dużo? Efektów pracy tej komisji nie mamy. Panie pośle, od razu doprecyzujmy. Co znaczy bardzo dużo? No, padają bardzo różne kwoty. Nie mamy tutaj do końca jasności. O jakich kwotach pan słyszał? No, na pewno jest to kwota powyżej miliona złotych za pracę, która nie przyniosła jak dotychczas żadnego efektu. Bo czy komisja Millera zrobiła, przeprowadziła jakiekolwiek badania i doświadczenia? Jeżeli mogę dopytać w tak zwanym międzyczasie. Badania oczywiście.
Podkomisja Smoleńska nie przedstawiła po ponad roku pracy jedynie hipotezy, które sami eksperci tej komisji twierdzą, że nie ma dowodów na te hipotezy. Te hipotezy są coraz bardziej takie zastanawiające, nie mają uzasadnienia, więc tutaj również nie mamy do czynienia z jakąś jasnością w tej sytuacji. No, obecnie dochodzi jeszcze do tego działanie byłego przewodniczącego, który już nie jest przewodniczącym, pozostał w komisji. Cały czas mamy do czynienia z taką zagmatwaną sytuacją wokół podkomisji samej. A wracając do pytania, które zadałem Państwu na samym początku. Kto w takim razie mija się z prawdą, kto kłamie? Czy tygodnik? Czy Radosław Sikorski, używając chociażby określenia, że cała psychoprawica udaje, że nie rozumie różnicy pomiędzy wiedzą o wizycie od wiedzy o organizacji wizyty, czyli jej aspektów logistycznych? No, fakty są takie, że wizytę organizowała Kancelaria Prezydenta od początku do końca. Nigdy oczywiście nie organizuje tego typu wizyt Kancelaria bez pomocy MSZ-u. To MSZ jest zawsze wykonawcą... MSZ odpowiada, panie pośle, ale gdyby tak rzeczywiście było, jak pan poseł mówi, kto odpowiada za organizację lotu, panie pośle, to nie byłoby powództwa cywilnego i nie byłoby procesu, który się odbywa w Sądzie Warszawskim. Ale powództwo może złożyć każdy. No pan, ja, pan może złożyć takie powództwo. No tak, tylko sąd może to powództwo od razu oddalić. No może od razu oddalić. A to powództwo nie zostało oddalone. Ale może też sprawę zakończyć stwierdzeniem, że doszło czy nie doszło do jakichś nieprawidłowości. Ale ten proces nie ma nic wspólnego z samą katastrofą. Fakty są takie, że dysponentem tego lotu była Kancelaria Prezydenta. A lot był cywilny czy wojskowy? Bezpośrednio, prowadzili go wojskowi. Natomiast... No to jaki był lot? Czy był cywilny, czy był wojskowy? Zależy o jaki aspekt tego lotu. Pytanie proste, zasadnicze. Czy lot był cywilny, czy lot był wojskowy? Cel lotu był cywilny, natomiast prowadziła ten lot 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego, który podlegał dowódcy wojsk lotniczych. Czyli lot był cywilny, czy lot był wojskowy? Zależy o jaki aspekt panu chodzi, panie pośle, ale nie pytam o żadne aspekty, pytam wprost, czy lot był cywilny, czy lot był wojskowy? Skoro 36. specpułk daje samolot, skoro załoga jest 36. specpułku, skoro generalicja jest na pokładzie, skoro zwierzchnik sił zbrojnych jest na pokładzie, to lot jest cywilny, czy lot jest wojskowy? Jeśli chodzi o badanie Komisji Millera, ale krótka odpowiedź. Badanie dotyczyło lotu wojskowego i wojskowi uczestniczyli w tej komisji. To badanie, które przeprowadziła komisja. To dlaczego Międzypaństwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych z Tatianą Anodiną rozpatrywała ten lot w aspekcie lotu cywilnego? Proszę zapytać Anodinę. Ale to jest pytanie, na które udzielił odpowiedzi Jerzy Miller, a pan nie chciał tego faktu całkowicie zauważyć. Bardzo powiedział wprost, że nie jesteśmy żadnym partnerem dla MAK-u. Nie jesteśmy ani równoprawnym partnerem. Polska komisja nie istnieje. Proszę trochę więcej wiary w Polskę i Polaków. Panie pośle, ja wierzę w Polskę, Polaków, od 10 polskość kwietnia. I mogę, wierzę, i zakończę tylko myśl. I pan poseł się ustosunkuje. Ja się odnoszę do nagrania, na którym Jerzy Miller mówi to, co mówi. No teraz pytanie, nie dać wiary Jerzemu Millerowi, czy jednak mu wiarę dać? Ale nie, skoro mówi, że występujemy przed MAK-iem w roli petenta... Nie rozmawiajmy z pozycji fake news, tylko rozmawiajmy o faktach. Fakty, ale to nie jest takie, fake news, to jest fakt, panie pośle, to jest fakt. Polskie służby i polscy eksperci byli w Smoleńsku 10 kwietnia, natychmiast udali się na miejsce tego wypadku, tej tragicznej katastrofy. A Antoni Macierewicz tego dnia uciekał ze Smoleńska, przyjechał do Warszawy. Takie są fakty. Śledztwo rozpoczęło się natychmiast. Polskie śledztwo prowadzone pod nadzorem polskiej prokuratury, na podstawie którego do dzisiaj działa podkomisja Antoniego Macierewicza. Podkomisja Antoniego Macierewicza nie znalazła ani jednego samodzielnego dowodu. Wszystkie zdjęcia, na których bazują, próbki, które są badane, analizy, to są jedynie analizy wykonane przez ekspertów powołanych przez komisję rządową. Ja myślę, że to jest bardzo nieelegancki z pana strony. Tam było kilkudziesięciu posłów, w tym również
również, jak rozumiem, pańskich. I pan uważa, że posłowie, którzy rozpaczając w dramacie, wracali pociągiem do Polski, to uciekali. Świadkowie nie mówią o tym, że Antoni Macierewicz rozpaczał. Jest to naprawdę wyjątkowo nieprzyzwoite w ten sposób traktowanie posłów, którzy tam byli na miejscu. Więc niech nie zarzucajcie tym, którzy tego dnia zaczęli rzetelną pracę w celu wyjaśnienia tej katastrofy. Faktami. Proszę Państwa, to tak, żeby usystematyzować pewne fakty i łatwiej nam się będzie w dalszym ciągu dyskutowało. Po pierwsze, Antoni Macierewicz nie był dopuszczony do tego, co robiono w Rosji. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. W tym studiu siedział człowiek, który był szefem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendy Głównej Policji. Był gościem, podobnie zresztą jak i Państwo. Rozmawiałem z nim i powiedział wprost, że owszem, byli, robili nawet podchody dwa lub trzykrotnie, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ani razu nie zostali dopuszczeni do pracy tam na miejscu. Nie robili nic. Podpierali ściany, nie miał im kto wydać żadnych dyspozycji, panie redaktorze, nie miał kto wydać żadnego rozkazu. Pan mówi. Było tyle moment. Wizyt polskich ekspertów. I jeszcze jedna rzecz. Analizy są w dyspozycji powiedział pan poseł, tam są całe powiedział tomy pan poseł, analiz że tych chce ekspertów. Rozmawiać o faktach, a nie o fake newsach. Dokładnie nagranie, tak. O którym mówiłem, Jerzego Millera pochodzi z 28 kwietnia 2010 roku. Myślę, że następnym razem, kiedy spotkamy się w tym studiu, pan poseł przesłucha to nagranie. Ja znam treść tego nagrania i mogę o nim rozmawiać. To rozmawiajmy w takim razie. Powiedział Jerzy Miller, że nie jesteśmy żadnym równoważnym partnerem dla komisji Makowej, czy nie? Jerzy Miller powiedział o tym, że powiedział, czy nie powiedział? Polskiej komisji powinien być napisany według standardów międzynarodowych, dlatego, żeby eksperci mogli porównać, że raport Anodiny i raport rosyjski nie jest zgodny z polskim raportem, a to się da wykazać wtedy, kiedy standard opisania tego raportu zgodny jest z prawem międzynarodowym. Panie pośle, czy Jerzy Miller powiedział, że stajemy przed komisją Makowską w roli petenta, czy tego nie powiedział? Ale mówimy o faktach. No, to jest pytanie. Wracam do tego nagrania. Czy Jerzy Miller powiedział, że nie liczymy się dla komisji Makowskiej, czy nie powiedział Ale tego? Jakie to ma znaczenie? Najważniejsze Zasadnicze. Jest to, jakie badania przeprowadzili polscy eksperci, czy byli nadzorowani przez polską prokuraturę, czy prokurator Pasionek, który dzisiaj ma Państwa zaufanie, bo prowadzi nadzór nad tym śledztwem, prowadził polskie śledztwo, czy rosyjskie? Ustalmy te fakty, bo Pan ciągle mówi o tym, że oddaliśmy rzekomo śledztwo. No bo kto prowadził śledztwo w kwietniu 2010 roku. Zgodnie z tym, że to był lot wojskowy, było prowadzone śledztwo, nie byłoby problemu nie oddawania wraku. Naczelna prokuratura wojskowa prowadziła śledztwo cywilne czy wojskowe? Wie pan, no naprawdę, sam pan był zmuszony powiedzieć, że był to lot wojskowy. Pan poseł Siarkowska i zamykamy tę dyskusję. No bardzo często porównujemy tą katastrofę do zestrzelenia samolotu holenderskiego, no i też porównujemy w naturalny sposób procedury, które były stosowane w obu przypadkach. No wiemy, że eksperci holenderscy otrzymali dostęp i do wraku, i te badania były wykonywane w inny sposób. Natomiast u nas ten dostęp no nie był w takim stopniu zapewniony, w jakim byśmy tego ale oczekiwali. Wręcz przeciwnie, wszyscy panie pośle, to po pierwsze. Odwrotnie. Druga rzecz, no, trzeba powiedzieć, że upłynęło już bardzo wiele lat od samej katastrofy i dzisiaj pewnie będzie z roku na rok coraz trudniej o to, by tą sprawę wyjaśnić. To był polski lot. Na pokładzie tego samolotu był polski prezydent, polscy parlamentarzyści, najwyżsi dowódcy sił zbrojnych i w tym względzie wszelakie ustalenia powinna prowadzić strona polska. Żaden raport Anodiny, żadne ustalenia strony rosyjskiej nie powinny być dla nas żadnym odniesieniem. Sami powinniśmy, państwo polskie powinno przeprowadzić na tyle rzetelne śledztwo, żeby polska opinia publiczna miała pełną nie tylko świadomość, ale pełną wiedzę, co dokładnie stało się w Smoleńsku i tego państwo, od państwa polskiego oczekujemy. Tak się dokładnie stało. Niestety nie mamy tylko takiego poczucia. Część polityków uznała, że to jest dobre paliwo do uprawiania polityki. Czy nasza prokuratura sprawę już zamknęła? Nasza prokuratura powinna tę sprawę zamknąć. Gdyby ale nie ekshumacje, ja się sprawa pytam, byłaby panie zamknięta. Pan tylko podczas pan tych ekshumacji jak zwykle, jak jest stwierdzone, proste że pytanie, po prostu dochodziło odpowiedź. Do skandalicznych nadużyć. Czy nasza prokuratura zamknęła już śledztwo? To jest pytanie czy prokuratura Federacji Rosyjskiej zamknęła śledztwo? Też nie. Nie. No i wiemy, dlaczego jedna i druga strona dzisiaj wykorzystuje to politycznie, niestety, panie redaktorze. A jeśli chodzi o wątek, który państwu obiecałem, SKW i FSB w tym kontekście.
Bardzo proszę, polscy żołnierze musieli być ewakuowani z Bliskiego Wschodu. I tak jak Amerykanie zawierali umowy z FSB, tak jak wojska NATO, które prowadziły działania na obszarze Bliskiego Wschodu, których służby specjalne współpracowały z Rosjanami dla zabezpieczenia antyterrorystycznego swoich żołnierzy, tak i Polacy powinni byli to zrobić. Ale już wiemy, że rozmowy. W tej umowie między SKW a FSB tego zapisu nie było. Tego miała dotyczyć ta umowa. Ja nie znam zapisów śledztwa. Wydaje mi się, że pan redaktor również nie zna tajnych zeznań. Ale słuchałem szefa SKW, który był gościem i w tym studiu, i w gościem... Którego szefa SKW? Z PiSu? Dzisiaj politycy PiSu pełnią funkcje w służbach specjalnych. Nie pełnią tam służby na najwyższych stanowiskach fachowcy pochodzący z tych służb. Ale politycy są tam wysyłani. Panie dlatego pośle, proszę zauważyć, zaufanie moje do tego rodzaju stwierdzeń jest naprawdę ograniczone. Panie pośle, no naprawdę, niech pan powstrzyma tego typu komentarze. Fachowcy, mam nadzieję, są i będą zawsze w służbach. Natomiast wyjaśniać trzeba te dziwne powiązania, mało transparentne, o których mówi pan redaktor. Pan poseł Gryglas? Dla mnie istotne jest w tej sprawie to, że są to relacje, jest to element współpracy ze służbą państwa, no, z którą nie utrzymujemy bardzo przyjaznych relacji. Tym bardziej, że należymy do Paktu Północnoatlantyckiego. Mówiąc delikatnie. I w tym zakresie powinny nas obowiązywać bardzo precyzyjnie procedury. Wiemy już, że w tym przypadku nie wszystkie procedury zostały dotrzymane, w szczególności zabrakło wymaganej prawem kontrasygnaty ministra obrony narodowej w tym przypadku. No, jako długoletni urzędnik państwowy wiem o tym, że procedury są niezwykle istotne, bo one nas zabezpieczają przed błędami, które moglibyśmy popełnić. No a tutaj wiedza ministra obrony narodowej była bardzo, bardzo istotna. I pani poseł Czerkowska. Tak, faktem jest, że procedury w tym względzie powinny zostać zachowane. Powinna być kontrasygnata ministra obrony narodowej. Powinna ta umowa Tylko być zawarta którego? Za wiedzą premiera, czyli prezesa Rady Ministrów. Natomiast to, o czym dzisiaj powinniśmy mówić, to jest to, że rzeczywiście nie wiemy, czego ta umowa faktycznie dotyczyła. Proponowałam panu, rozmawiałam z panem przewodniczącym Komisji jako Obrony członek Narodowej. Sejmowej Komisji Obrony. Jako członek Komisji Obrony Narodowej odnośnie tego, czy można by było w tym względzie, czy Komisja Obrony Narodowej mogłaby się zapoznać właśnie z tym Proszę tematem. Proszę państwa, bardzo miło jednak, było mi państwa dziś gościć. Jest to jednak obszar Komisji z panem posłem Grabcem jestem więc umówiony. Mam nadzieję, że będziemy o tym jeszcze na specjalny jeszcze wątek dotyczący nagrania na z 28 kwietnia 2010 roku. Bardzo dziękuję za to, że państwo byli w tej pierwszej części. Przed nami część druga. Przecięcie wirtualnej wstęgi. W taki sposób premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel otworzyły polski pawilon na targach Hannover Messe 2017. Cieszę się, że będziemy mogli tutaj zaprezentować państwu naszą nowoczesną technologię. To, co w Polsce w tej chwili jest bardzo mocno realizowane poprzez program rządowy, który chcemy rozwijać i chcemy, ażeby status Polski jako kraju rozwijającego się, nowoczesnego był coraz wyższy. Na polskim stoisku narodowym o powierzchni 1200 m2 prezentuje się 13 innowacyjnych firm, przede wszystkim z sektora cyfryzacji produkcji, która jest tematem tegorocznych targów w Hanowerze. Wielu z nas było już w Polsce, zna jej krajobraz i miasta, ale Polski cyfrowej nie znamy tak dobrze. Dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć inną, nie tak znaną stronę Polski. Jesteśmy tutaj coraz bardziej cenionym partnerem. Nasza strategia reindustrializacji wyraźnie trafiła w dziesiątkę. I w dziesiątkę trafiliśmy z doborem gości. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Filip Memchess, Polskie Radio 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, jesteśmy w Hanowerze. No i jesteśmy. To pewnie nie wszyscy wiedzą, ale w zeszłym roku był Barack Obama. W 2013 roku był... To gorzej zabrzmi, Władimir Putin, ale było to przed konfliktem jeszcze ukraińskim. Były Indie też gościem, były Holandia. Czy rzeczywiście Niemcy zapraszają albo globalnych wielkich graczy, albo najważniejszych swoich sąsiadów? Czyli to w takim razie do której kategorii możemy zostać zakwalifikowani? No na pewno najważniejszych sąsiadów. Na pewno nie do globalnych graczy obok Stanów Zjednoczonych i Indii. Jednak musimy zachować proporcje i skromność. Redaktorze, skromna ocena
chciałoby się rzec skromnych targów, no nie, nie są. No, trzeba oczywiście mierzyć siły na zamiary. Ja bym powiedział, że to jest taka realistyczna ocena, ale także te targi pokazują, no, zadają kłam tym opiniom o izolacji Polski w Europie, zwłaszcza izolacji Polski przez Niemcy. No to już nawet nie izolacja, marginalizacja. Czy marginalizacja. Zepchnięcie zupełnie do narożnika. Jak widać, są rzeczywiście takie obszary, gdzie jest jakieś zwarcie, jest jakieś ścieranie się interesów, a są takie obszary, gdzie po prostu jest współpraca i tak trzeba na to patrzeć. Hasła przewodnie, innowacja, nasza reindustrializacja gospodarcza. To wszystko chyba chwyta. No tego nie wiem, to jak byłem korespondentem w Niemczech kilkanaście lat temu, to rzeczywiście te targi hanowerskie były przedmiotem dumy i rozważań publicystów różnych i pewnie też ludzi w domach. Jeżeli w tej chwili Polska trafi pod niemieckie strzechy jako temat, że to innowacyjność jest naszą cechą, no to oczywiście byłoby bardzo miło. Było całkiem niedawno taki ranking, z tego wynikało, że Polska jest najbardziej innowacyjna, przynajmniej w naszym regionie, w tych krajach od Estonii po Słowenię postkomunistycznych, łącznie z Rosją, no ale na tle państw dawnego Zachodu to jeszcze cały czas nie wypadamy najlepiej. No zresztą każdy z nas mógłby się zapytać, co ma w domu, jaki sprzęt, ile tego sprzętu nowoczesnego rzeczywiście pochodzi z Polski. No, jeszcze moglibyśmy się zapytać, gdzie ten sprzęt w ogóle został wyprodukowany, ale to już byłoby pytanie zupełnie tendencyjne. To ja nie wchodzę w to. Myślę, że tu jest jeszcze coś takiego jak aspiracje. To znaczy oczywiście Europa Zachodnia to jest pewien dorobek, to jest pewna tradycja, pewne instytucje, ale mamy do czynienia z Europą Środkową, z krajami dawnego bloku wschodniego, które w tej chwili należą do Unii Europejskiej. Ale mamy też do czynienia z Afryką, gdzie eksportujemy ciągniki naszego Ursusa. Ale jest też coś takiego jak kwestia pewnych aspiracji, jest kwestia też pewnego, powiedziałbym, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale takiej młodości, można powiedzieć, czegoś takiego. I tę młodość Ursus też przeżywa. Był firmą, która była skazana na całkowite już zatracenie i na porażkę. I to jest a tu nie dość, że z traktorami wjeżdżają, to jeszcze jest wielka koprodukcja, chociażby polsko-niemiecka i chyba holenderska albo hiszpańska, jeśli chodzi o autoka. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. To znaczy oczywiście nie wpadajmy też w pewną propagandę sukcesu, bo to też jest pewnego rodzaju pokusa, ale myślę, że trzeba też właśnie patrzeć na to, że mimo tych różnic, mimo tego, że gonimy wciąż Zachód, to jest też olbrzymi taki potencjał, taki pęd właśnie charakteryzujący młode społeczeństwa, prawda, które próbują coś. Młode, ale również wyrażające pewne doświadczenie. Chociażby przemówienie pani premier Szydło, nawiązujące i do samego Hanoweru, i do targów, jak również do tego, co dzieje się w Europie. I przemówienie dotyczące tego, że musimy zrobić wszystko jako Europejczycy, żeby nie doszło do podobnego zdarzenia jak z Brexitem, chyba też gdzieś w świadomości Europejczyków powinno utknąć. No na razie z tego, co mi wiadomo, żadne państwo nie szykuje się do podobnego referendum, a także nawet chyba nastroje są trochę inne, że nikomu nie wpadłoby do głowy, żeby takie referendum ogłaszać, ale trzeba chuchać na zimne, niewątpliwie jest to prawda. Jeszcze z jedną rzecz powiem o tych markach. Nie będę wymieniał na marki, ale kilka razy byłem w ciągu ostatniego roku za granicą i na każde lotnisko dojeżdżał autobus, przewoził z centrum miasta polskiej firmy. Powtarzam, nie wymienię nazwy, ale to straszną dumą mnie napawało zawsze, za każdym razem, jak to widziałem. A to były kraje od Maroka po Grecję. No to tylko właśnie pokazuje, że naprawdę no, zrobiliśmy duży postęp, ale też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że też patrzymy trochę, za bardzo łączymy ten postęp z tym, kto aktualnie rządzi, prawda? A wydaje mi się, że też olbrzymie jakieś sukcesy, to są, one są pochodną czegoś niezależnego od polityków. To robotyka, znaczy, że, miniaturyzacja, z tym mamy do czynienia w Hanowerze, to jest polska myśl. To jest tak, że i polska przedsiębiorczość, i polska innowacyjność,
to są pewne segmenty, które się rozwijają trochę niezależnie od polityków, prawda? To jest niezależnie od tego, kto rządzi, jak rządzi. Na to też warto zwracać uwagę, bo politycy mają tendencję do tego, żeby sobie przypisywać sukcesy, które osiągają właśnie te firmy innowacyjne, rozmaite startupy, przedsiębiorcy. Tymczasem to jest coś, co trochę dzieje się też nie zawsze, ale często obok A powtarzamy polityki. Z ust do ust dowcip na przestrzeni lat, co rząd zrobił dla gospodarki, z odpowiedzią na szczęście nic, nieco się zdewoluował. No może tak, tutaj te głupie sukcesy gospodarcze, takie rozpoznawalne marki, które ja widuję gdzieś tam za granicą, to są rodzinne zazwyczaj marki tworzone przez co najmniej 20, jeżeli nie więcej lat, czyli już nikt nie zliczy ile rządów, ile partii się przewinęło po drodze, a te firmy mimo wszystko dawały radę dzięki pasji ludzi, zacięciu i takiej chęci wybicia się. No jak ja widzę jakąś polską nazwę w ważnym miejscu na ziemi, w jakimś ważnym mieście arabskim czy zachodnioeuropejskim. Tak. No dobrze, proszę Państwa, takich emocji Państwu życzymy i na dobranoc, i nie tylko, tak żeby rzeczywiście udało nam się jak najczęściej widzieć polskie marki na całym świecie. Bardzo dziękuję Panom, dziękuję Państwu, spokojnej nocy. Dziękuję. Do zobaczenia.